Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Chciałem Was zaprosić na odcinek pod tytułem Ogranicz liczbę owoców pomidora na danym gronie. W zależności od odmiany, jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, dlaczego w ogóle taki tytuł i z czym to się je. Dlaczego mamy ograniczać liczbę kwiatów? Albo dlaczego mamy ograniczać liczbę owoców na danym gronie? Otóż to jest bardzo proste rozumowanie. Jeśli przyjmiemy, że z krzaka pomidora możemy osiągnąć plon w wysokości do 8 kg maksymalnie, tyle mi się udało, taki miałem rekord, ale średnio z krzaków około 5-5,5 kg owoców z jednego krzaka pomidora uprawianego w tunelu, bo w gruncie jest trochę słabiej, przynajmniej w moim wypadku. Jeśli tak założymy, że chcemy osiągnąć na przykład te 5-6 kg owoców, jeśli nasz krzak pomidora jest to zwyczajna odmiana, na przykład odmiana średnioowocowa, czyli około 100-120 g na owoc, i to jest odmiana wysoko rosnąca do około 2 metrów, na przykład, a potem ogławiamy, to możemy uzyskać między 6 a 8 gron z kwiatami gron owocowych. Takich jak tutaj. Jeśli przyjmiemy, że mamy te 5-6 kilo, dzielimy przez te 8 gron, to wychodzi nam około 800 gramów owoców z jednego grona. Taki wynik powinniśmy uzyskać i powinno być wtedy dobrze. To się będzie wahało, bo nawet jeśli nam się uda uzyskać kilogram, to mamy 8 gron 8 kilo. Jeśli mamy 6 gron, bo na przykład jakieś przestrzeliło, czyli jakieś nie zawiązało, jakieś kwiaty się obsypały i mamy 6 pełnych gron, no to możemy mieć po kilogram 200 z takiego grona. No to jak to sobie przeliczymy, że mamy odmianę wielkoowocową, taką, która na przykład waży około 700-800 gramów jeden owoc, nawet są takie giganty do kilograma, to praktycznie moglibyśmy przyjąć, że z każdego grona powinniśmy mieć tylko jeden owoc. I już uzyskamy tą oczekiwaną ilość wagową. Na przykład tutaj mam taką odmianę trochę większą, wielkoowocową. Nazywa się Cordibue. I te owoce już są wielkości jabłka. Ale tutaj jesteśmy przy odmianie malinowy retro. I to jest taka odmiana, ja to nazywam sałatkowa. Około 80, może do 100 gramów będzie miał owoc, ale też nie więcej. Tu mam tak i tutaj. I dla przykładu policzmy. Mamy jedno grono, drugie, tutaj już jest trzecie, tutaj jest czwarte, tutaj jest z kwiatami piąte i tutaj na tym drugim będzie szóste. Ale już pojawiają mi się kwiaty jako siódme. I teraz to jest fajny przykład krzaka. Odmiana malinowy retro. Pomidory niech mają średnio 70 gramów. I gdybym tylko już tutaj miał zakończyć, a zobaczcie, jeszcze mam miejsce. Jeszcze nie było lipca, dopiero końcówka czerwca. Jeszcze będzie rósł, jeszcze będzie miał grona kwiatowe. To jeśli przyjmiemy, że na takim gronie jest około 7-8 owoców, spróbujemy to policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Już mamy 7 zawiązanych owoców. Tutaj są 4 zawiązane i parę kwiatów odpadło. Ale patrzymy obok i tutaj na tym wyższym gronie mamy 6 zawiązanych owoców. Tutaj niżej mamy 5. Tutaj mamy 6. Jeśli mamy po 6 takich owoców i każdy po te 70-80 gramów, no to mamy po pół kilograma na danym gronie. Ta odmiana akurat charakteryzuje się tym, odmiana malinowy retro i jeszcze prowadzona na dwa pędy, że ja będę miał około 12 gron. 12 gron razy prawie pół kilograma z grona, to mam te 6 kg. To jest to oczekiwanie moje spełnione. Tutaj kolejny przykład, odmiana malinowy warszawski. Te owoce będą trochę większe niż 100 gramów i jest też 6 owoców na gronie. Tutaj mamy 5,
też ładnie zawiązują. Następna odmiana, zobaczcie, 8 owoców, dość dużych. Tutaj w ogóle się zrobiło jeszcze więcej, ale około 8-9 na gronie. Ale mamy też odmiany takie koktajlowe, jak malinowy smaczek, gdzie tych kwiatów jest tutaj na przykład 20-30. U mnie rekord kiedyś miałem, około 70 kwiatów, 70 owoców na gronie. Takiej drobnej odmiany, tyle mogłem tego mieć. I teraz z tego wszystkiego wychodzi nam takie porównanie. Jeśli tych owoców dużych mamy na tym gronie pół kilograma, kilogram, tych średnich również, to dalej uzyskujemy ten zamiar, czyli około 6-8 kg z krzaka. I to jest nasz punkt wyjścia. W związku z tym, że jeśli na odmianach wielkoowocowych będzie tych pomidorów zawiązanych więcej, tych owoców, na przykład na tej odmianie Cordibue, bo tutaj te owoce będą duże, to tutaj nie powinniśmy pozwolić, aby więcej niż 5 owoców, 5, może góra 6, było na tych gronach, na tym gronie pojedynczym. Z tego powodu, że pomidor nie da rady wykarmić w sposób prawidłowy tego grona, tych naszych owoców. Bo on ma ograniczoną, zaprogramowaną moc na grono. Te owoce oczywiście będą, ale one nie będą takie duże, jakie by były, gdybyśmy zredukowali te kwiaty dodatkowe. Kwiaty, ale ja preferuję dopiero usuwanie, kiedy kwiat się zapyli. Może to jest opóźnieniem i powiecie, że to jest trochę czekanie i ta energia poszła. Ale ja chcę być pewny, że mi te kwiaty się zapyliły. Jeśli macie tych kwiatów na gronie niewiele, 5-6, to nie musicie się martwić. Tutaj mamy taki przykład jeszcze, że na gronie kwiatowym wyrósł dodatkowy pęd. Już nagrywałem taki filmik o tym, że należy go usunąć. I też właśnie to czynię. Sekatorem ostrym usuwam cały pęd i zostawiam te grono z tyloma owocami, co jest. No i jeszcze ma jakieś kwiaty. Niech wam nie będzie szkoda usuwać z gron kwiatowych nadmiaru, czyli takiego właśnie czegoś jak pęd dodatkowy na gronie kwiatowym. Czasami się zdarza, że w tej odmianie wielkoowocowej na przykład, takie odmiany, które mają po 200 gramów pomidory, to tych kwiatów jest 15. No to należy zredukować te kwiaty. Ale tak jak powiedziałem, poczekajcie może do zapylenia. Poczekajcie, bo mogą same wam odpaść te kwiaty i nie zawiązać owoców. I wtedy będziecie mieli redukcję naturalną. Jeśli zauważycie, że wasze kwiaty są takie dziwne, takie zmutowane, takie jakby podwójne, nazywa się to kwiat staśmiony, to należy taki kwiat również usunąć, bo ten pomidor będzie taki trochę niekształtny, będzie z takim szwem, który będzie miał tam jakieś przerosty i ta energia tego pomidora pójdzie właśnie w ten kwiat, w ten owoc, a mogłaby pójść gdzieś indziej. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.